Witajcie, dziubeczki, z tej strony Trial, w kolejnym odcinku z Harcowania 4 na bezkazji Belfast Blues jako Imperium Czerwonego Oka. W ostatnim odcinku właśnie zmieniliśmy nazwę i będziemy próbować robić tą nową jedność, czyli że zgaduję, że chodzi o to, że zdradziliśmy tamto i wie o tym i trzeba to jakoś zrobić. Niestety tak, Enklawa umarła, a drugie nawet nie wiem, jak to zrobić. Tutaj mamy, że znajdź fajnego Pegasusa, a tutaj, że jeszcze Fenix, ale co oznacza? A, że Filadelfia. To jest fajne, że to jest tak, Filadelfia, ale byśmy musieli czytać Filadelfia. Okej. Okay. Robię to, bo może mi się przydać, chociaż nie sądzę. Mam już Cyber Dogi. 2077. Tak. O, tutaj już powoli nam się kończy. I po tym już nic nie będziemy mogli, ale zgaduję, że nasi wrogowie mają trochę dalej. Nie pamiętam, jak to jest z nimi. W ogóle bym wysłał szpiegów do was, bo nic o was nie wiem, a tak wysyłając szpiegów, to trochę się dowiem. Dog City. Okej. Tutaj w ogóle mamy inną ikonkę niż tu. Ale zgaduję, że chodzi, że to jest taki, jeżeli nie masz niczego. No jak na razie nasza armia, że tak powiem, jest w opłakanym stanie, jeżeli chodzi o to. Też, o matko, oni niedługo będą się tutaj łączyć z nami, jeżeli ci nas zaatakują. Więc tak, wy szybko tutaj. Może wreszcie nam się uda jednak przejść. Wiem, że zapewne mógłbym zrobić coś takiego, że... czekajcie, pokażę wam. Mógłbym to dostać, ale ja chcę dostać te tereny, a jeżeli oni umrą, to będę mieć... O, darmowe. O matko, co to jest. Dlatego musimy to zrobić. Nie złoży jaj. Okej. Okay. Właśnie umrzecie. Czego nie chcecie umierać? O, już chcą umierać. Okay. I wyślę jeszcze nasze fajne balony. I tak naprawdę to już jest po nich. I po co wam to było? Boję się, ponieważ oni już powoli na mnie się szykują. Ja nie mam jeszcze jakiejś takiej dużej armii, dopiero ją produkuję. Na pewno mi się uda to wygrać, bo to nie jest coś takiego, że oni będą jakimś blobem wielkim, który jest nie do pokonania. Oni są do pokonania. Ale boję się, że może mi dywizji nie starczyć. Okej, okay, myślę, że może tego niewolnika Pegasusa zobaczymy, o co chodzi. Bo też nie lubię za bardzo tych od enklawy. To jest jak tak wiecie. Goście, którzy się wszystkim chwalą, ale nie są fajni. Okej. Okay. Okej, okay, czy jakieś... A, znowu źle wziąłem. Okej, wyślijcie tutaj może... To chyba właśnie to, co ma zginąć. Zobaczymy, jak to powstanie, bo oni mają ten teren. Jeżeli oni mnie zabiją i nie będą mieć przejścia, no to będzie słabo. Co najwyżej, wiecie, dam sobie... transfer tuna. Moje dywizje mogły przejść. Mi się przypomina, jak z tym właśnie Iranem, jak zabierali tereny podczas II wojny światowej, bo bali się, że ropę nie będą dawali. No. Okej, okay. A, czyli tutaj jednak przyjęli. Okej, okay. Zajmijcie się tymi.
Oni nie idą na razie w naszym kierunku, chyba stoją. Trudno powiedzieć. Ale i tak oni są słabi, więc. Okej. Prawie całą armię im okrążyliśmy. Dobra, dajcie jedną dywizję, ona niech idzie już na Mariponi. Okej. O, tutaj robią. Do tyłu jesteśmy, ale i tak to mało nam co daje. No i w ogóle już mamy do przodu. Nie wiem jak. Więc tak. Zgaduję, że tutaj pierwszy zrobiliśmy, tak? A drugie to nie wiem jak to zrobić. Okej, na razie wszystko zrobiliśmy, więc. The City. Coś mi się przypomniało właśnie. Przypomniał mi się, jak to Revenge chyba. Nie, Revenge to było z You're Back to Mine. Fallen Kingdom. Okej, wszystko nasze. Akurat tutaj chyba terenów nie będziemy bronić. Mamy coś tutaj do zrobienia? Nie. Po prostu... zostaniemy tutaj, bo to jest lepsza dla nas pozycja do obrony. Okej. Gratulujemy. Wreszcie dowodzisz czymś. Dlaczego? Tak. Ja tak. Okej. Ganiam front. Woniar. To wiem, może dam tego. Okej. By to nas coś obchodziło. I tak, teraz jest pytanie, jak mamy zrobić to... Czy my będziemy mogli co chwilę dawać to i oni będą nam usuwać? Fajnie by było. Więc tak, czekamy na to. Może za chwilę sprawdzę, jak to się robi. Bo tak. Musimy mieć, że... Lightbringer decide to join the new unity. Czy mamy takie państwo jak Lightbringer? Czy tutaj istniało takie państwo jak Lightbringer? Republic... Father... Nie. Więc zgaduję, że nie mamy takiego. Ćwiczcie się. Możemy na coś wydać. Podoba mi się. Okej, więc tak, naszym planem jest oczywiście tutaj, oni mają już tak rozdrobnione to wszystko, że ci nie mają linii, nie mają stać. Ciekawe, aż tak dużą armię, więc wy tutaj stacie. Może lepiej tutaj nie zostawiajcie. Możecie korzystać z kolei. Kolej. Już. Więc tak. Na razie na to czekamy. Jeżeli nie będzie, no to wiecie. Trzeba będzie użyć cheatów. Ja czasami korzystam z przeniesienia, dlatego że czasami nie pomyśleli, tutaj akurat jest pomyślane, że państwo może nie istnieć. I tak naprawdę... można to ominąć. Albo że państwo może nie mieć tych terenów, które chcemy. Okej, mamy tutaj kolej. Nie, dobra. Czyli właśnie wielka kolej. I zazwyczaj robią, kiedy nie wiem co dalej. Po prostu wszędzie kolej robią. Przez dłuższy czas nic mi właśnie
za bardzo nie przychodzi żadnych wiadomości. Świetna muzyka i nie ma żadnych praw autorskich. Żaden odcinek z tej serii nie ma praw autorskich, co jest piękne. Nie pamiętam jak dawno, nie miałem taką serię z Hearts of Iron 4, kiedy nie dostawałem praw autorskich. Okej. Okay. Seria tutaj? Szczerze to bym teraz sprawdził, jak chodzi właśnie z tym Lightbringer. Bo to jest chodzi z tym właśnie, że ona ma się pojawić, tylko jak ona ma to zrobić. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Okej, jestem już z powrotem. Patrzyłem trochę na Reddicie czy na innych platformach. Mało co było pisane, więc zgaduję, że jeszcze jest to w trakcie, nie wiem, robienia. Czekajcie, może sprawdzę jeszcze, jak to jest z tymi celami. Czy mamy coś? Mamy coś. Więc myślę, że to jest po prostu coś takiego, że w pewnym momencie nam się odpala. I mamy to zrobić. Czy wiecie, że to coś tam się zrobi i wreszcie nam się uda. Ale no ja mam taki problem, że ja nie mogę czekać, że takie nieskończone, że takie może kiedyś mi się odpali, bo już kilka gier miałem i to się w ogóle nigdy nie pojawiało. Więc po prostu cheatujemy i no, włączę to przez komendy. Okej. Więc tylko niech się tutaj zrobi. Musimy usunąć szkodników. Okej. I po tym, co będziemy mogli zrobić? Najwaro. Tutaj mamy to, co chcę. Możemy zaatakować Republikę, ale to jest coś takiego, że my atakujemy wszystko dookoła. Co mi się nie podoba. Okej, więc tak. Boję się, jeżeli to zrobię, to mi się nie uda. Mamy wystarczająco w sumie armię. Więc tak. Moim planem będzie coś takiego, że zaatakowania tych wszystkich. Albo utrzymanie linii. Przy tym, że będziemy tylko atakować Republikę. To myślę, że to jest najlepsze, co mogę zrobić. Okej. Okay. Nowe jedność. Okej. Okay. Wyłączę to, żeby nie było. I tak. Ile to jest? 49. Dni. Zróbmy. Czy nam coś to dało? Jakiś generałów czy coś? Nie, nie dało. Więc tak. To są... Którzy? To są ci. Więc tak, damy tobie tego generała. Gdzie jesteś ty? Ty pójdź na tych. A wy? Nie, nie, nie wiem jak wy macie wytrzymałość. Wy, po prostu przyjmiemy to na klatę wszystko. Wy tutaj pójdźcie, nowy generał. Najlepszy portret ze wszystkich. Znaczy do nowego marszala. Okej. Okay. Oni nie wiem czy będą, znaczy się to nic nie pokaże nam. No, będziemy usuwać niewolników. No to było akurat dobrze dla nas. Okej. Okay. Dobra, dalej tutaj róbmy. Więc jak tutaj stoimy? Wy już włączcie, bo nie będę wiedział kiedy dokładnie wyłączyć was. I tak, balony. Balony. Jak to jest z balonami? Was tutaj wyślę i was tu. Macie tutaj lotnisko? Nie, oni tu mają. Żeby były. Tutaj też nie mamy lotniska. My bierzemy to na klatę.
Gdzie jesteście wy? Czy wy macie nadal ten... O, macie nadal ten rozkaz. Wiem, że najpierw by się opłacało zaatakować zachód, ale... Lepiej, jeżeli zaatakuję najpierw wschód, to wtedy będę mieć więcej miejsca do... No, jeżeli oni mnie zaatakują, nie będę mógł nic zrobić z tym. Tutaj też są rzeki i mosty, więc też trochę walka trochę potrwa. Trzeba uważać. My tutaj jesteśmy trochę okopani. Te dywizje są wolne. Wiecie, tutaj szybko przed wojną. Nie chcę was stracić, głupio. Okej, wywołaliśmy wojnę. Nie mówcie, że wywołałem z kimś, to jest... Naprawdę wywołałem z tymi małymi? Wszystkich... Jest... Przygotowywałem się na jakiś wielki atak, a tutaj takie... Nie. Okej, okay, więc pójdziemy na to. Czy coś tutaj mamy? To jest tylko na dół, bo mamy Weather Factory Mist Valley, więc tego nie ma tam. Okej, więc ci na górze mogą przeżyć chwilę. Więc tak, która to była meta? Was tutaj wysłamy, a was? Z chęcią bym wziął tutaj. Wy tutaj już idźcie. No dobrze dla nas, ponieważ musimy tylko tutaj ich pokonać. A jakbyśmy mieli tutaj ciągle wszystkie te dywizje, to mogło być dla nas źle. No i tak pokonaliśmy ich chwilę. Okej. Czekajcie, czy tutaj jest bypass? Nie ma bypassu, że nie istnieją. Dobra, uznamy, że dopiero to zrobię, gdy pokonam tych. W tym odcinku jeszcze ich zaatakuję. Naprawdę muszę dojść do samego końca, żeby ich pokonać. Żeby nie brał już ich ostatniego miasta. Dobra, więc wy... Oni oczywiście tutaj stoją, bo nie wiedzą co robić, bo się zablokowali w górach. Wiesz co? I tak to będzie dla nas zła decyzja. I tak to stracimy te tereny. Ok, więc róbmy to. A, chcą nas atakować. W ogóle się tego nie spodziewałem. Okej, coś tutaj możemy zrobić? Nie. Za bardzo nie chcę tutaj robić niczego. Coś tu... Tak, tutaj mógłbym dostać kilka bonusików do Power Armor. Więc tak. Te dywizje oczywiście się zablokowały. To są głupie. Ostatnio widziałem takiego głupiego buga w Kaiserreichu, gdzie moje dywizje prawie umarły dlatego, że ciągle mnie atakowali przez góry. Ale jako, że nie dało się to i tak odpuszczali mi. I tak co chwila. I tak 2-3 miesiące minęły. Moje dywizje prawie nie miały już siły. Okej, okay, tutaj nie chcemy tego brać. No to bierzemy tutaj jakieś małe rzeczy. Jak tam nasza armia? Się rozstawcie najpierw, później zatopimy. Oni w ogóle... Teraz jak na to patrzę, oni chyba... Są słabi. Chciałem powiedzieć inne obraźliwe słowa, ale... Są słabi, to jest chyba najlepiej powiedziane. Zmienię. Tu. Wy tu. Hoj. Wiem, gram w hoja. Hoj. To muzyka trochę brzmi jakby była ze SpongeBoba. Dobra, mogę ich atakować. Jej! Co tam, że powinniśmy atakować tych dużych? Okej.
Więc tak, najpierw moje jednostki to mają przebić atak. Ktoś nas atakuje, atakują nas przy stolicy. I nawet mi się udaje trochę robić tutaj. Nasze dywizje tutaj odparły ich. I naprawdę tutaj odpierają nas? Dziwne. Dobra, mamy tutaj samoloty, więc nie powinno być jakichś większych problemów. No widzę, że trochę nam się nie udaje ta wojna. Ta muzyka jest najlepsza. Nie powiem. Okej, szybko tutaj ogarnijcie to. Dajcie mi tutaj trochę organizacji. Nie chcę kończyć odcinku na tym, że przegrywamy. Już to robimy właśnie. Teraz wszyscy dookoła mnie atakują, a ja chcę po prostu tutaj zaatakować tę dywizję. Naprawdę nie mogę ich zaatakować? Dlaczego? Co jest takiego w tych dywizjach, że mi rypią Core Armor? Przecież mam tutaj rzeczy. A, bo nie... Bo moje czołgi są tutaj. Okej. Myślę, że na tym skończę. Wiem, że trochę taki krótki i chaotyczny odcinek, ale następny odcinek powinno być lepiej. Jak na razie tutaj się trzymamy. Na przykład mogę pokazać wam, że coś takiego. Jak sami widzicie, my to pokonujemy. Po prostu tam po prostu dywizje są głupie. A tak to ich z łatwością pokonam, z tego co widzę. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję, plus wam trafił fazę w na podcastie Blue Pale Far Blues jako Imperium Czerwonego Oka. No to cześć!